Oglądam Facebooka i zastanawiam się, czy działania w oderwaniu, w sensie, że stronnictwo zajmuje się na przykład patriotyzmem, inne katolicyzmem, inne zajmuje się Polonią, każdy widzi problem osobno, a system jest spójny, jest powiązany ze sobą. Nie ma czegoś takiego, że decyzje, które zapadają w Unii Europejskiej, nas dotyczą, a decyzje, które zapadają w Watykanie, przecież Watykan działa oficjalnie, tak? Nas nie dotyczą. Albo nam się wydaje, że Watykan i Unia to są zupełnie osobne sprawy, niezwiązane ze sobą, podczas kiedy tak naprawdę to są, że tak powiem, różne odnóża, różne gałęzie tego samego systemu. Więc bardzo mnie dziwi fakt, kiedy ktoś bardzo napiętnuje na przykład Żydów, nie widzi nic złego w Watykanie, nie widzi nic złego w Unii, albo bardzo napiętnuje Unię, nie widzi nic złego w używaniu Żydów do różnych manipulacji. Według mnie to jest wszystko, to są części składowe jednego wielkiego systemu globalnego. Wszystko ze sobą jest powiązane i nie ma czegoś takiego, że widzimy tylko problem Żydów, albo widzimy tylko problem Watykanu, albo widzimy tylko problem Unii. Jeśli tak będziemy patrzyli, nigdy nie dojdziemy do właściwych wniosków, nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać problemów, które nas dotyczą.